Jest mi niezmiernie miło być razem z Państwem na briefingu, który zatytułowaliśmy briefing pracowy z PK PSEM. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem i dobrze się składa, bo mamy fajną okoliczność, która nas usprawiedliwia. Otóż powstał familijny film o psie, który jeździł koleją. No i dlatego też tutaj jesteśmy, bo chcielibyśmy Państwu pokazać wspólne dzieło PKP Intercity i Kino Świat, ta właśnie lokomotywa, ale szczegółów więcej to sam Pan Prezes podpowie. Ja zapraszam teraz aktorów, Panią reżyser oraz Pana Prezesa. Chodźcie bliżej, niech fotoreporterzy również zrobią Wam zdjęcia. Wyjątkowa sytuacja, znakomita współpraca z ekipą, a także bardzo dobry przekaz promujący kolej jako środek transportu. Mam nadzieję, jako ten środek transportu, który dla wielu widzów tego wspaniałego filmu będzie tym pierwszym środkiem lokomocji. To będzie ten pierwszy wybór. Kilkanaście naszych pojazdów uczestniczyło w akcji kręcenia tego filmu, wzięło udział. Wiele naszych lokalizacji, baz postojowych, tutaj warszawskich grochów, jest scenografią dla wielu scen filmu. Już nie mówiąc o tym, że no, kolej jest przedstawiona w sposób pozytywny jako PKP Intercity. Bardzo takie działania wspieramy. Bo tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, że przeciętny Polak rocznie, to są nawet z zeszłego roku, podróżuje 9 razy koleją średnio. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu ta statystyka się zdecydowanie przyjmie z psami. No, dam najbardziej szczegółowe dane, czyli dane z pierwszego półrocza 2023 roku. Przywieźliśmy my jako PKP Intercity 104 tysiące psów. Zasady są jasne, czyli każdy może kupić bilet dla psa, nie ma problemu większych z przewożeniem psa naszym aplikami, ale współpasażerowie muszą udzielić tego zgodę. I jak do tej pory, jak myślę, mamy wielki skarb na przewożenie naszych Wilsińskich, więc mam nadzieję, że ta tendencja będzie zachowana i będziemy przewozić o wiele więcej pasażerów. Panowie, pytanie zasadnicze. Czy był moment, w którym ten przepiękny Szwajcar skradł wasze serca? Ten przepiękny Szwajcar omalnie skradł mi nos naraz. Ale było na szczęście cztery pieski były, które grały i z jednym się poruszyliśmy troszeczkę, ale ustawiono naprzeciwko mnie drugiego i już było spokojniej. Ja chciałbym tylko dodać jedną rzecz. Mawiało się kiedyś na planie, albo w ogóle w naszym świecie filmowym, że jeżeli chcesz mieć przepis na katastrofę, to zatrudnij do roboty zwierzęta i dzieci. Mogę to mówić, ponieważ sam pracowałem jako dziecko. Chciałbym powiedzieć, że to jest bzdura. To nie ma najmniejszego sensu to zdanie i pozostaje tylko i wyłącznie w kwestii anegdoty. Nasza Lilianka, no to jest wielki skarb i myślę, że jeszcze nieraz Państwo o niej usłyszycie, pod warunkiem, że zdecyduje się wybrać tę drogę, a wychodzi jej to naprawdę świetnie, no a zwierzaki, no a te psy, naprawdę wielkie nasze odkrycie. Świetnie gotowe. Chyba po szkołach aktorskich, prawda? Tak. No i też trzeba powiedzieć, że psy były traktowane prawie jak aktorzy, bo specjalne miejsca były przygotowane sztuką pod kontrolą behawiorystów. Wszystko było w jak najwyższym porządku, żeby psy czuły komfort. Tak było? No ja akurat mogę powiedzieć tutaj, że tak. Ale nie, tak. Pytanie, bo w zwiastunie już widzimy, że grasz czarny charakter, że zbytnio nie przepadasz za naszym psem. A jak to jest prywatnie? Prywatnie kilka dni temu do naszej rodziny zawitał piesek, więc mam psa, moja córeczka wreszcie się doprosiła. Także mamy, nazywa się Charlie, mam pieska i nie, to znaczy moja postać musi spełnić taką funkcję. W takich filmach takie postacie są wręcz wskazane do tego, żeby jakby wzmocnić główny temat, ale wszystko się dobrze kończy i mogę tylko zdradzić publiczną akademicy, że Lampo kradnie również moje serce. Jak rodzinie się zrobiło? Zawsze jest niesamowity stres, nie ma co udawać, ale kiedy widziałam tego psa, od razu te emocje się zmieniały. Od razu bardzo dużo łagodności, bardzo dużo wyrozumiałości, cierpliwości, którą w mojej pracy ode mnie się wymaga. W tym przypadku absolutnie bez trudu przychodziłam.
który bardzo lubi jeździć i autem, i koleją. Tutaj muszę się przyznać, że co prawda bilet jest na miejsce parterowe, ale kiedy tylko była okazja, mój pies wskakiwał na siedzenie. Na szczęście pasażerowie inni również byli bardzo rozumiali, ale te wielokrotne podróże wspominam świetnie. Wychodził z merdającym ogonem? Był wynoszony z merdającym ogonem. Czyli reklamacji nie ma? Nie, absolutnie żadnych.